Przed nami puzzle z Cerita. Ich historia sięga 1903 roku. Wtedy zostały użyte w akcji reklamowej herbaty. W latach 70. udoskonalił je Nobu Yoshigahara. Zmodyfikował ich wygląd i proporcje, dzięki czemu można z nich ułożyć znacznie więcej układanek. Przed nami kartka, na której znajdują się 64 propozycje. Ja mam dla siebie wyzwanie, aby ułożyć je wszystkie w jednym ciągu. Zobaczymy, ile zajmie mi to czasu. Jednocześnie ten film może stanowić poradnik, jeśli ktoś szuka rozwiązania układanki, której nie jest w stanie wykonać sam. Zaczynajmy. Lecimy z pierwszą układanką. Jest to litera T, od której wszystko się zaczęło. Pierwsza układanka za nami. Szczerze wam powiem, że nie ćwiczyłem tego wcześniej. Będzie to dobre wyzwanie dla mnie, bo nie mam pojęcia, ile może mi to zająć. Zobaczymy, czy w ogóle kamera to utrzyma. Się nagrzeje jak szalona. Drugie ułożenie za nami. Mamy już 3, lecimy do 4. Nie zwracajcie uwagi na to, że mi się trzęsą ręce. Teraz już wszystko jasne. Mamy 5 za nami. Musiałby i jest. Mamy kolejne. Dobra, no nie jest to jakoś idealnie. O Jezus, kamerą jeszcze poruszę. Świetnie. A lecimy do kolejnego. Być może tak. To poszło zadziwiająco szybko. Wiecie, ja naprawdę tego nie ćwiczyłem, ale gdzieś lata układania puzli w wszelakiej formie. No, wyrobiły mi taką wyobraźnię do klocków. Wiadomo, nie jest to jakaś uniwersalna umiejętność. Ponoć układanie takich układanek przydaje się tylko do układania takich układanek. Dobra, mamy 12. Ojejku, ja się przy tym nieźle zdyszę dzisiaj. Tak mi się coś zdaje. 13. Dobra.
sam się rozkręcam. Może coś z tego będzie. Jakieś dobre tempo. Nie wiem. Podejrzewam, to jest 15 na 60, jeszcze czeka mnie. Ho ho ho. Ciężkich momentów. Chyba jest dobrze. Wracamy. Jest. Dobra, 20 za nami, nie ma tragedii. Dwadzieścia cztery za nami. Tak za bardzo skupia, to jeszcze mu wszystko może się zaciąć. Co wtedy? Dobra. Za sobą. A teraz 29, która... A 30 jest czymś takim? Nie wiem. Muszę się bardzo tu dopatrywać, bo... Chyba wygląda na to, że jest ułożone. Nie ma co się zastanawiać, jak będą błędy, to przecież mnie poprawicie. No dobra, koniec tego układania, bo się pitoli z tym. Trzydziestka trójka wcześniej, a 32 zaraz postaramy się jakoś poskromić. Dobra. O! O kurczę. Wszystko się zgadza. No to. Dobra. Dobra, mamy to. Jakoś tak.
i przechodzimy na drugą stronę i... Dobra. Chyba ta... Myślę, że tak. Dobra. No muszę przyznać, że teraz chyba wpadłem już w jakiś tryb. Już tak niemniej nie więcej jest dość łatwo. Dobra, 50 za nami. Ostatnie 14. Mam 11 minut. Czy ja to zdążę? To jest dobre pytanie. No ale lećmy, lećmy, lećmy. Mamy. Nie, żebym się zaczął stresować, ale chcę zdążyć w te 10 minut. To ma być w końcu wyzwanie. Jak mnie mam w ten sposób? No, chyba tak. To nie jest 54. To jest 55. 55. A 54. Ma być szersze. Podczas nagrywania całkowicie nie zauważyłem różnicy i przez pomyłkę ponownie ułożyłem 41. Przed wami prawidłowe rozwiązanie 56. Nie wiem, czy można to nazwać jakimś szybkim ułożeniem. No ale staram. No. Końcówka. Jedziemy z tematem. Dobra. I ostatnia układanka przed nami. I oto jest. Ostatnia 64. układanka. To na tyle. Jeśli wam się udało ułożyć, dajcie znać jak szybko. O, ja cię kręcę. No, Kong. Mówiłem, że dupa będzie boleć. Para.